Miewasz takie sytuacje? Grasz sobie piękne combo w SD, wszystko jest pod kontrolą, wszystko wychodzi pięknie, no to będzie naprawdę zacne combo. Aż nagle łapisz piłkę między nogi. Ty, ja nie wiem co mam zrobić, ty, chcesz pomóc. Ale bez obaw, mamy aż 6 sposobów na to, jak poradzić sobie z piłką zaklinowaną między kolanami. No dobrze, oto pierwsza, najprostsza deska ratunku w sytuacji, gdy złapiesz piłkę między nogami. Wygląda to tak. Kiedy będziesz trzymać piłkę, po prostu wyprostuj nogę w kolanie, a drugą trzymaj nieruchomo. W momencie wyprostowywania nogi, piłka będzie opadać właśnie na kolano tej nogi. Kiedy tak się stanie, to płynnym i kontrolowanym ruchem z powrotem zegnij nogę, wyrzucając piłkę na kapki. Jest to świetny sposób uniknięcia zastojów płynności naszych kombinacji w SD. Czasami, by ratować piłkę, wręcz musimy złapać piłkę między kolana, a tym zagraniem szybko i bez straty czasu i płynności wrócimy do kombinacji, którą chcieliśmy grać. Zagranie numer 2. By je zrobić, musisz koniecznie najpierw nauczyć się Yosuke Stola. Jest to bardzo efektowny i przydatny stol. Jeśli chcecie do niego poradnik, dajcie znać w komentarzach, z chęcią wam wytłumaczę, jak go zrobić. Kiedy złapiesz piłkę między nogi, po prostu połóż się na plecy i popchnij piłkę za pomocą swojego kolana tak, by turlała się na twojej nodze. Podczas turlania się piłki musisz balansować nogą tak, by z niej futbolówka nie spadła. Po czym ugnij staw skokowy tak, byś złapał piłkę na podeszwę. Przed złapaniem piłki na stola możesz piłkę lekko podrzucić do góry. No i mamy! No i pięknie! Lecimy do trójeczki. Jest to dosyć podobne zagranie do poprzedniego, lecz w tym przypadku łapiemy piłkę na piszczelu, na shin stola. Wszystkie czynności związane z wypuszczeniem piłki rób analogicznie jak w przypadku zagrania do Yosuke, tyle że tutaj wygnij nogę tak, byś balansował piłką na piszczelu. Noga jest w górze i zgięta w kolanie. Balans wykonujesz w stawie biodrowym, czyli by utrzymać piłkę, balansujemy całą nogą. Jest to już dosyć trudny stol i musisz włożyć to więcej treningu i skupić się na balansie piłką. Bez tego balansu nie utrzymasz piłki na piszczelu. Czwóreczka. Czas na lekkie wyznanie miłości swojej piłeczce. Połóż się na plecy i pozwól przetoczyć się piłce po swojej klatce piersiowej. Kiedy będziesz miał piłkę blisko swoich ust, cofnij nieco głowę do tyłu w kierunku ziemi i pozwól wtoczyć się piłce na swoje usta. No i balansuj. Zanim będziesz robić to połączenie, poćwicz samo trzymanie piłki na ustach. Po prostu sobie kładź rękoma i sprawdź, jak ci to wychodzi. Jeśli słabo, musisz to najpierw poćwiczyć. Piąte zagranie jest bardzo ładne i efektowne. Kiedy będziesz trzymał piłkę między nogami, przenieś ciężar ciała na prawą stronę, puść piłkę i pozwól jej się stoczyć aż do twojej stopy. Kiedy już tam będzie, dynamicznie wykonaj ruch do góry i skieruj ją tam, gdzie chcesz, by poleciała. Kiedy już to zrobisz, wespnij się na jednej lub na obu rękach, to zależy jak wolisz, i uderz piłkę, wykonując takiego reverse crossa. Ostatnie zagranie to taki oto wyrzut. By go zrobić, przenieś cały ciężar ciała na jedną stronę, stojąc na prawej nodze i podtrzymując się prawą ręką. Wypuść piłkę, turlając ją po całej nodze. Kiedy dojdzie ona do stopy, wykonaj szybkie przełożenie piłki. Bardzo ładne zagranie, co nie? Wspomnę tylko, że zagranie numer 5 i numer 6 jest bardzo podobne do zagrań, które pokazywaliśmy w połączeniu z Nistolem, więc jeśli chcesz urozmaicić jeszcze bardziej swoje SD, a nie widziałeś jeszcze naszych sposobów na triki z Nistolem, to szybko sprawdź link w opisie filmu. No i to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, który trik podobał się wam najbardziej. Zapraszamy na naszą grupę facebookową, gdzie poznacie niesamowite środowisko freestylerów. Możesz tam zadać pytania, pokazać swoje triki, poznać kumpli z twojej okolicy, z którymi będziesz wspólnie trenować. No jednym słowem, najlepsze polskie freestyle'owe community. Jeśli chcesz zakupić nasze koszulki lub bluzy z naszym logo, ze świetnym przekazem, które będą cię motywować podczas treningów, to wpadnij do naszego sklepiku internetowego, link masz w opisie. Życzę wam powodzenia w treningach, bierz piłkę i próbuj już teraz. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. Dzisiaj uczył was Brzezik, Eldo.